Otwieram obrady 19. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie list obecności stwierdzam, że jest nas 13 radnych, bo radnych nieobecnych jest, ale potwierdźmy to jeszcze poprzez głosowanie. Kto chce podjąć tę uchwałę, proszę o głosowanie.
uchwałę nr 19 przez 151/2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polany. Nie widzę uwag ze strony szanownych radnych. Przystępujemy do głosowania. Ty za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Szanowni radni, płynęła jedna interpelacja na ręce rady, pan radny Roman Margielski. Występując w imieniu własnym oraz mieszkańców Krągu Burzyna, Krągu Doły, Komorowa oraz Dłużynicy, zwracam się z prośbą o podjęcie zmian w następujących sprawach. Po pierwsze, gruntowego remontu drogi powiatowej na odcinku od Burzyna do Lasek. Po drugie, gruntownego remontu drogi gminy w miejscowości Krąg Doły wraz z wycinką rosnących przy tej drodze gałęzi drzew i krzewów. Stan techniczny tej drogi jest bardzo zły. Ogromne dziury wypełnione wodą i wyboje stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa poruszających się tymi drogami mieszkańców tych miejscowości. Za pozytywne i szybkie rozwiązanie powyższych spraw z góry serdecznie dziękuję. Podpisał pan radny, pan Roman Magierowski. Szanowni radni, w ten sposób wyczerpaliśmy porządek 19 sesji. Nadzwyczajnie obrady sesji uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi, panu radnym, panu szanownym radnym oraz obsłudze za udział w sesji. Dziękuję bardzo.